Jest to już nasze drugie spotkanie w ramach innowacji Kultura jest Cool. Tutaj razem z nauczycielami i Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 6 opracowaliśmy taki program, który chcemy teraz w drugim semestrze tego roku szkolnego wdrożyć. Chcemy mówić o szeroko pojętej kulturze. Zaczęliśmy od warsztatów tanecznych, za chwilkę bliżej przybliżę, co dzieje się za drzwiami. Później będziemy chcieli przejść również do kultury pojmowanej jako ładny strój, a skończymy też na kulturze jako miłości do naszej najbliższej ojczyzny, do tych lokalnych tutaj naszych miejsc, naszej historii, naszej tradycji. I skończymy również na kulturze sportowej, bo chcemy skończyć w czerwcu turniejem sportowym między naszymi szkołami. A to, co dzieje się za drzwiami, to kultura przy stole. Zaprosiliśmy dwóch kelnerów z zaprzyjaźnionej tutaj restauracji Korbasowy Dwór, którzy zgodzili się od razu, żeby tutaj przyjść do naszych dzieci i właśnie prowadzą warsztaty na temat tego, jak zachować się przy stole, jak zachować się w restauracji. Myślę, że dzieci nie do końca może wszystko wiedzą i że będzie im to w przyszłości potrzebne, dlatego że widzimy, że jednak jest potrzebne to, żeby dzieciom przypominać o różnych aspektach kultury. Są to klasy szóste, trzy klasy szóste, jedna klasa piąta, dwie klasy ze szkoły podstawowej nr 2 i dwie klasy ze szkoły podstawowej nr 6, więc przy okazji udaje nam się też integrować dzieci i nauczycieli pomiędzy tymi szkołami dwoma.